delegację 40 państw nie będzie Rosji. Wiemy, kto przyjedzie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, będą dopłaty dla rolników, których dotknęła tegoroczna susza. Szef irańskiej dyplomacji niespodziewanie pojawił się na szczycie G7. Donald Trump nie chce komentować sprawy. Ale Pałka, zapraszam. Delegacje 40 państw przyjadą do Warszawy 1 września na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mamy potwierdzenie 20 prezydentów. Oczywiście cały region nasz tutaj się pojawi na poziomie prezydentów i to jest też bardzo nas budujące, że rzeczywiście mamy po raz kolejny pokazanie tej regionalnej solidarności i tego wzajemnego wsparcia, wzajemnej wspólnej pamięci. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślił, że w stolicy nie pojawią się przedstawiciele Federacji Rosyjskiej. Kluczem zapraszania do 1 września był klucz współczesny. Pan prezydent zdecydował zaprosić państwa Unii Europejskiej, NATO, Partnerstwa Wschodniego. W żadnym z tych trzech organizacji Rosja nie uczestniczy w powyższym, tym samym traci kluczenie, bierze udział w tych uroczystościach. Przed uroczystościami w Warszawie prezydenci Polski i Niemiec okazał hołd cywilnym ofiarom wojny. Dopłaty dla rolników do każdego hektara upraw, których straty spowodowane tegoroczną suszą wyniosły ponad 70%, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dopłaty będą wynosiły co najmniej 1000 zł do hektara upraw dotkniętych suszą. I będzie to ponad miliard, może 2 miliardy. Zobaczymy, jakie będą straty oszacowane. Polskie państwo nie zostawi rolników w potrzebie. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wyjaśnił, że wsparcie finansowe ma być wypłacane od września bieżącego roku, ale oprócz dopłat dla najbardziej poszkodowanych rolników będzie można skorzystać z innych form pomocy. Będą i te znane wcześniej formy pomocy i kredytowej, i prolongat, i podatkowych, i zmniejszenia czynszów dzierżawnych i składek GROSu. W tym roku susza dotknęła wszystkie województwa. Najbardziej poszkodowane są zachodnie regiony kraju. Dawid Krakosewicz, Polskie Radio. Jutro mija termin składania do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu Komitetu Wyborczego. Komitety mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partyjne i wyborcy. Jak informuje PKW, do piątku wpłynęły 64 zawiadomienia w tej sprawie. 28 z nich to komitety wyborcze partii politycznych, jedno koalicyjny komitet wyborczy, a 35 komitety wyborcze wyborców. Zgodnie z kodeksem wyborczym od momentu zarejestrowania komitetu może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Lista kandydatów na posłów powinna być poparta podpisami co najmniej 5000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów mogą być zgłaszane przez Komitety do Północy we wtorek, 3 września. Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października niezależnie od okoliczności, miał powiedzieć szefowi Rady Europejskiej premier Wielkiej Brytanii. Informuje o tym źródło brytyjskiej administracji. Politycy spotkali się w Biarritz podczas szczytu G7. Boris Johnson miał zapewnić Donalda Tuska, że chce opuścić Unię z porozumieniem i prowadzić rozmowy z Brukselą i państwami członkowskimi. Następne spotkanie polityków ma się odbyć we wrześniu podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rząd ma prawo interweniować w Hongkongu, uważają doradcy chińskich władz. Informuje o tym jeden z lokalnych dzienników. Prasa donosi, że wczoraj w mieście Shenzhen odbyło się spotkanie doradców chińskich władz zajmujących się polityką wobec byłej brytyjskiej kolonii. Rozmawiano m.in. o ewentualności wprowadzenia na ulice Hongkongu chińskiego wojska. W opinii doradców władz w Pekinie użycie żołnierzy chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej do opanowania sytuacji w Hongkongu nie naruszy zasady jedno państwo, dwa systemy. To jedna z podstawowych zasad regulujących status Hongkongu, gdzie mieszkańcy korzystają ze swobód obywatelskich niedostępnych dla obywateli kontynentalnej części Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło około 40 osób, zwracano uwagę, że władze nie mogą tolerować aktów przemocy na ulicach Hongkongu. W mieście stacjonuje garnizon chińskiego wojska. W trakcie protestów w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z ćwiczeń wojskowych w zakresie opanowania demonstracji. Niepokój wzbudziły też podobne ćwiczenia specjalnych oddziałów chińskiej policji w mieście Shenzhen przy granicy z Hongkongiem. Zachodni przywódcy ostrzegają jednak chińskie władze przed użyciem wojska w Hongkongu, argumentując, że będzie to miało negatywne i nieodwracalne skutki dla byłej brytyjskiej kolonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Donald Trump nie został wcześniej powiadomiony o zaproszeniu na szczyt G7 delegacji z Iranu, poinformował Biały Dom.
do Biarritz przyjechał dziś minister spraw zagranicznych tego kraju. Ma spotkać się ze swoim francuskim odpowiednikiem. Decyzję o zaproszeniu irańskiego polityka Francja miała podjąć po wczorajszej koalicji w ramach szczytu, kiedy to jednym z tematów dyskusji był właśnie Iran. To kraj Emmanuela Macrona najmocniej stara się zminimalizować skutki rosnącego z każdym tygodniem napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jego pierwotną przyczyną było jednostronne wycofanie się prezydenta Donalda Trumpa z międzynarodowej umowy nuklearnej z Iranem i późniejsze nałożenie sankcji na Teheran. Donald Trump odmówił komentarza w tej sprawie. Południe Dolnego Śląska i Podkarpacia. W tych regionach synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami z gradem. Do końca dnia może zagrzmieć i popadać również na Opolszczyźnie. W nocy w przeważającej części kraju pogodnie. Jedynie w Zakopanem i Jeleniej Górze prognozowane są opady. W stolicy Tatry także zagrzmi. Na termometrach od 11 do 18 stopni. Jutro maksymalnie 32 stopnie. Tak ciepło będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Słonecznie, ale synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dobry wieczór, Jakub Tarka przed mikrofonem. To jest audycja Studio Reportażu i Dokumentu Przedstawia. Dziś całą tę audycję poświęcimy zmarłemu 10 lipca tego roku byłemu szefowi Mazowieckiej Solidarności Maciejowi Jankowskiemu. Reportaż o tym zasłużonym opozycjoniście przygotowała Urszula Żółtowska-Tomaszewska i na